Siema, hejo, dzisiaj taki odcinek, uważajcie na oszustów w sieci, zwłaszcza youtuberzy, którzy mają powyżej 1000 subskrypcji, musicie bardzo uważać, bo po prostu będziecie, oni wyszukują wasz kanał, opowiadają wam w mailu, że was wyszukali, że jesteście super twórcami, że super materiały robicie i chcą współpracować, zasypują was informacjami, zdjęciami, filmami, propozycjami pieniężnymi w dolarach, że mają takie budżety, albo po prostu ten filmik mogą ci zapłacić 1500, nawet nie musisz warunków podawać, tylko oni już konkretną kwotę tobie wysyłają, czasami jest to $750 i to zawsze jest propozycja jednorazowa, podszywają się pod różne nazwiska, różne marki i po prostu prędzej czy później ktoś straci czujność. A jeżeli macie im mniejszy kanał, tym lepsze te boty, te materiały wysyłają do was i możecie się nabrać. Właśnie zaraz wam ten temat właśnie pokażę na moim przykładzie, jakie maile ja dostaję, z jakimi propozycjami, o co tam chodzi. Zapraszam, to lecimy. No, dla przykładu dam wam moje konto Black Ekipy, które jest mniejsze, ma ponad 10 tysięcy subskrybentów. I te konta są bardziej narażone, dlatego że tutaj oszuści wpisują już polskie imiona, polskie nazwiska, żeby po prostu bardziej się wam uwiarygodnić. A najgorszym to jest już właśnie tutaj, tak jak widzicie, z Nike dostałem też ofertę. Bardzo wiarygodną, słuchajcie, no jest tak wiarygodna, że tylko klikać i wchodzić w kooperację, ale po prostu tak, zabierają wam konto na Google'ach, zabierają wam konto na YouTubie, jeżeli macie konta bankowe, no to i hasła, no to też to wszystko przyjmują, dzieje się to po 2-3 dniach i macie wszystko wyczyszczone, już wam pokażę zaraz, patrzcie, nike@nike.com. I tutaj, jeżeli tego maila byście chcieli przekierować do kogokolwiek, po prostu dostaniecie zaraz, wiadomość została zablokowana do Oskara, właśnie tutaj chciałem przesłać, żeby sobie sprawdził tego maila. To nawet tego maila nie można nigdzie przesłać. I teraz tutaj, jeżeli kliknę w tego maila, mamy oczywiście otwórz katalog i teraz tu się nie wyświetlają zdjęcia, bo już ten mail nie jest aktywny, bo to już było dosyć dawno temu, pewno z 2 miesiące dostałem tego maila, ale uwierzcie mi, wszystkie te zdjęcia, wszystkie te tutaj linki są podświetlane, ciuchy Jordana wszystkie, czyli czapeczki, buty, spodnie, bluzy i to wszystko. Chodzi tutaj o to, że na YouTubie, żeby zamieścić filmik 30-sekundowy, oni ci oczywiście przesyłają ciuchy, te, które tutaj były podświetlane na zdjęciach. No, bardzo wiarygodny mail, tutaj wszystkie dane macie do promocji, tu też inna współpraca z innymi dużymi youtuberami jest i tutaj tak określają, ile masz tych followersów, no wiadomo, ja mam 10 tysięcy tutaj na tym kanale. No, ale tutaj jest uzależnione to, ile ci zapłacą, od tego, ile masz właśnie widzów. No, tu oczywiście też TikToka, żebyście reklamowali to, tamto. I uwierzcie mi, że klikacie obojętnie w co, czy otwórz katalog, czy obojętnie w jakie zdjęcie byście nie klikli, to po prostu zaraz wam za 2-3 dni przejmują konto. Tu nawet numery telefonów macie podane. Oczywiście to wszystko to jest fałszywka. Czyli im mniejszy kanał na YouTubie, tym bardziej jest zagrożony. Teraz przejdę do mojego konta, gdzie mam po prostu więcej widzów, czyli ponad 70 tysięcy. No i tutaj oczywiście zrobiłem taki eksperyment. Odpisałem po prostu na maila, tutaj był mail z ofertą, tutaj mamy 2 maile, na obydwa maile odpisałem, no, że nie współpracuję z nieznanymi markami, ale wy możecie napisać, na przykład, nie wiem, nie lubię cię,
albo cokolwiek byście nie napisali, nawet, nie wiem, 19, jedynkę nawet wpiszecie, to jest bot i on to widzi, że ty odpowiedziałeś i się jakby zgodziłeś na ich ofertę. No i po właśnie po takiej odpowiedzi dostajecie z innego maila już konkretną ofertę z linkiem, żebyście sobie wybrali filmik z tego. Tu oczywiście zabezpieczone wszystko hasłem jest. Wpisujecie to hasło, oczywiście link wam się nie otwiera w ogóle. No to twierdzicie, że po prostu coś tam z komputerem wam się popsuło. Uczciwa firma chciała wam wysłać reklamę, żebyście sobie zarobili, no ale coś tam się nie otwiera. No i dajecie sobie spokój, za 2-3 dni macie już przejęcie konta. Nie wiem, czy dwuetapowa weryfikacja konta coś pomaga w tym, ale no naprawdę, tam gdzie macie hasła logowania do banku, to nic nie pomaga, to oni po prostu wszystko sobie tutaj przejmują. Pierw dostajecie właśnie email.cze, to jest różna konfiguracja tego maila, także mówię, mniejszy kanał, to jeszcze tu próbują wpisywać polskie imiona, nazwiska. Czasami to nieudolnie im wychodzi. No tutaj na ten duży kanał dostaje wszystkie jakieś takie zagraniczne, dziwne nazwy. A później, poczekajcie, zaraz, jeszcze chwila. Tutaj tak, na tego odpowiedziałem też. Tutaj tylko zaufanie, to odpowiedziałem. Po prostu, no obojętnie co nie wpiszecie. Już tu z innego maila dostajecie odpowiedź, ale link podobny też tutaj jest, że antywirus w tym linku zawarty jest, że sprawdzony antywirusem, ale to jest wszystko jedna wielka bzdura, to tylko służy po to, żeby wam po prostu przejąć konto. No i to jest takie ostrzeżenie, mówię, na to duże konto dostaje na Blegopso do 4 do 5 maili dziennie, na tamto mniej, ale bardziej konkretne, one są bardziej wiarygodne. No i tak, żeby nie skłamać wam, no to patrzcie, Linda Holmes, Maria Nedix, jakiś menedżer, no po prostu, no różne nazwy, to wszystko pod wam wysyła. No i także, no nie dajcie się nabrać, bo potem będzie płacz, naprawdę. Coś jeszcze? Pierre Cardin, o proszę bardzo, nawet jest, no mówię, no tego mnóstwo dostaję. Bardzo dużo. Także uważajcie, nie dajcie się nabrać. To elo, nara, trzymajcie się, hejos.